Wciąż obracamy się wokół określenia wiary w nowym katechizmie Kościoła katolickiego. Pamiętasz, Jacku, jakie tam słowa padały? No, przede wszystkim, że wiara jest odpowiedzią dawaną objawiającemu się i udzielającemu Bogu. I kluczem w tej całej wypowiedzi jest ta odpowiedź. Jest odpowiedź, prawda? Odpowiedź jest możliwa tam, gdzie jest rozmowa. Z tego wynika, że wiara jest jakąś rzeczywistością w ramach rozmowy. Jest tam, gdzie jest rozmowa, gdzie jest pytanie. Pytanie brzmiało... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To pytanie padło z ust Boga pod adresem Adama. Pamiętamy, jaka była pierwsza w historii ludzkości odpowiedź. Na pytanie, gdzie jest. Na pytanie, gdzie jest. Nie ma mnie. Nie ma mnie. I chciałbym dzisiaj zarysować perspektywę innej odpowiedzi, która wiąże się przede wszystkim z postacią Abrahama. Potem ta odpowiedź powtórzy się jeszcze w przypadku matki Jezusa Chrystusa. Potem także w przypadku samego Chrystusa jako człowieka. I chciałbym tutaj, w tej refleksji, doprowadzić w pewnym momencie do bardzo dramatycznego doświadczenia myślowego. Doświadczenia, które powinno nam lepiej ujawnić sens, rozumiesz, tego ja jestem. Ale najpierw jesteśmy z Abrahamem na pustyni. Jest pustynny krajobraz, przestrzeń ogromna. Abraham słyszy wołanie: Abrahamie, Abrahamie. Jego odpowiedź brzmi: oto jestem. Co się stało w duszy Abrahama, kiedy to powiedział? Jakie doświadczenia tam w nim zaistniały? Oto jestem. Przede wszystkim poczuł chyba, że jest zauważony, no, wskazany, czyli jakby, że jego istnienie ma potwierdzenie w kimś innym. Przez tą mowę Abrahamie, Abrahamie. Bóg jakby... Jak ktoś do ciebie mówi, to znaczy, że cię widzi. Że cię widzi. Jeszcze jedno doświadczenie, niesłychanie ważne. Wspomnieliśmy o nim poprzednio, ale tu go trzeba jeszcze bardziej uwypuklić. Doświadczenie wybrania. Abraham wie, że został wybrany, bo ten, kto mówi do nas po imieniu, wybiera nas spośród wielu i do nas mówi. I teraz Abraham na wybranie odpowiada wybraniem. Tu jest bardzo ważna sprawa i to w katechizmie będzie się powtarzać na rozmaite sposoby, że jest to odpowiedź wolności na wolność. Znaczy, wolny wybór Boga, który zwraca się do Abrahama, wolny wybór Abrahama, który mu odpowiada. Który mu odpowiada. Wiesz, po prostu nie można wykluczyć z definicji wiary słowa wolność. To jest klucz do rzeczy. A teraz jeszcze jedna sprawa, bardzo subtelna, ale niesłychanie fundamentalna. Mianowicie, czy Abraham sprzed odpowiedzi i Abraham po odpowiedzi jest takim samym człowiekiem? No, uzyskuje świadomość. Tak jakby się zobaczył w lustrze trochę. Nawet więcej. Zobaczył siebie w oczach Boga, prawda? Zebrał się jakby w garść i stanął przed obliczem Boga, czego nie zrobił Adam. Czyli wiara sprawia, jakby się w nim narodziło nowe ja. Oto nowe ja, oto jestem. I tutaj dochodzimy do sprawy następnej.
bo Abraham w końcu nie wie, co z tego wyniknie. Abraham jeszcze nie przewiduje. Znaczy nie wie, po co Pan Bóg go szuka. Na razie nie wie. Jeszcze nie wie o tym, że będzie wystawiony na ciężką próbę. Że będzie miał syna i Bóg zażąda ofiary z syna. Coś podobnego potem powtórzy się w wypadku matki Chrystusa. Też będzie pytanie, odpowiedź, oto ja służebnica pańska, ale co z tego wyniknie, nie wiadomo. I wreszcie przykład ukrzyżowanego Jezusa. Jest tam coś w tym przykładzie niezwykłego. Mianowicie to, że na krzyżu w pewnym momencie Bóg ukrzyżowany, Chrystus ukrzyżowany, mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli traci wiarę. Traci wiarę. Słuchaj. Bóg traci wiarę. Jest to niezwykłe przeżycie. I teraz proponuję taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że nie ma dobrego Boga. Że ten Bóg, w którego Abraham uwierzył, w gruncie rzeczy był uwodzicielem. Że tak samo uwodzicielem był Bóg Jezusa Chrystusa. Rozumiesz, że cała ta sprawa wiary jest... Znaczy, że naprawdę Pana Jezusa opuścił. Tak. Tak. Że nie dał mu zmartwychwstania. Tak. Rozumiesz, że ofiara była na próżno. I leży ciało i kamień, tak. I nic się nie dzieje. Święty Paweł to w pewnym sensie przewidział. Mówił, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara nasza. Ale widać, że takie pomysły się plątały między uczniami, że próżna jest wiara nasza. Rozumiesz? I teraz... No bo jeżeli ten Bóg, o którym Chrystus opowiadał i w co ci apostołowie uwierzyli, nie wywiązał się, nie sprawdził się, jeżeli nie potwierdziło się bóstwo Chrystusa w żaden sposób, to wszystko, co on mówił, też przestaje być wiarygodne. Tak. Ściślej mówiąc, wtedy by trzeba było powiedzieć, że Jezus nie kłamał, ale sam się mylił, sam padł ofiarą jakiejś iluzji. Znaczy, że Bóg jest nie tylko nie jest dobry, ale jest zły, bo jakby sobie zakpił z tego. Tak. Z cierpienia, z ofiary. Tak. Niepotrzebne. Tak. I teraz kluczowe pytanie dotyczące istoty wiary. Pod krzyżem Chrystusa stoją ludzie, między innymi matka. Mianowicie pytanie jest takie, czy w tym momencie, kiedy słyszą, czemuś mnie opuścił, urywa się więź między nimi a Jezusem. Innymi słowy, czy w tej chwili oni powinni odejść i stanąć po stronie Piłata? Więź w sensie ludzkim pewnie nie. No, to jest człowiek cierpiący. Ale więź w sensie wiary w to, co Jezus mówił, trudno w czymkolwiek zakorzenić, skoro się okazuje, że... Powiedziałbym jeszcze inaczej. Czy Jezus, który w swoim mniemaniu umiera za nich, czy ten Jezus jest takim Jezusem nadal, za którego można by umrzeć? Mimo, że
że jest tragedia. Czy też należałoby stanąć po stronie tego okrutnego Boga? No, po stronie okrutnego Boga trudno stanąć, ale trudno stanąć po stronie fałszywego proroka, prawda? Proroka, którego proroctwo się nie sprawdza, ale można stanąć po stronie człowieka, który opowiada piękną nowinę, nawet kiedy ona jest, nawet kiedy nie ma tej pewności, że ona jest prawdziwa. To znaczy, dopuszczasz taką możliwość, że można być jakby solidarny z dobrocią człowieka. Przeciwko złemu Bogu. Przeciwko złemu Bogu. No tak, ja dopuszczam, ale ten katechizm, powiedz mi, czy dopuszcza? Czy w nowym katechizmie jest miejsce na sprzeciw wobec złego Boga w imię wielkiej, pięknej idei przez człowieka niesionej? W tym katechizmie jest wielka wiara w to, że Chrystus ma najwyższe prawo do tego, aby jego ofiara została przyjęta. Czyli w tym katechizmie jest założenie dobrego Boga. Ale zarazem, kapujesz, jest taki opis wiary, że możliwe będą próby. Wiesz, że dla tej wiary przyjdą próby. No tak, ale czy to znaczy, że z tego katechizmu wynika takie zdanie, gdyby Bóg nie przyjął ofiary Chrystusa, to my chrześcijanie stanęlibyśmy po jego stronie przeciw temu złemu Bogu? Tak. Tak. To nie jest ubóstwienie człowieka, pięknego człowieka, wielkiego, ale człowieka. To jest tylko stwierdzenie, że dobroć ma prawo do tego, żeby dla człowieka być najwyższym Bogiem. Rozumiesz? Jest to protest przeciwko wszelkiemu możliwemu manicheizmowi, połączony ze świadomością tego, że manicheizm jest możliwy, że jest wieczną pokusą człowieka. No dalej, spróbujmy się zastanowić, co to znaczy dla życia Kościoła. Czy to znaczy, że sprzeciw człowieka wobec Kościoła, który niesie złą nowinę, wobec Kościoła wojującego na przykład, toczącego wojny religijne, że ten sprzeciw człowieka, który jest otwarty bezpośrednio na Chrystusa, Capax Dei, no, upoważnia do sprzeciwu wobec tego Kościoła, do schizmy, do herezji. Zdaje się, że pytasz o to, czy wiara Lutra jest wiarą... Tak, czy to jest droga do świętości Marcina Lutra. Czy to jest droga do tego, żeby uznać, iż w tych warunkach historycznych Luter miał rację. Że mógł mieć rację. Tak, tak. Że gdyby miał rację, to tak, mógłby przybić swoje tezy i wypowiedzieć posłuszeństwo Rzymowi. Tak. I ten katechizm mówi, jeżeli dojdziemy do wniosku, że merytorycznie, w uczciwej intencji Marcin Luter miał rację. Bo na czym polegał... Możemy go wynieść na ołtarze w katolickich kościołach. Tego nie wiem, bo wynoszenie na ołtarze to jest nieco inną sprawą. Natomiast całą pewnością sytuacja jest taka, że bunt Marcina Lutra był buntem przeciwko instytucji w imię Ewangelii. A więc w imię oto dobrego jestem. Boga, oto jestem, tak, tu masz rację. Tak, oto jestem przeciwko instytucji, prawda? No dobrze, to jest tu pewien miejsce na pewien niebezpieczny subiektywizm. Teraz Marcin Luter był jeden, Kościół był w kryzysie, były dramatyczne powody, żeby ten Kościół zmieniać. Tak albo
inaczej, ale to wyobrażenie dobrego i złego w każdym z nas jest inne. Każdy z nas może się poczuć lutrem, gdzie wtedy miejsce dla instytucji Kościoła. Powiedziałbym tak, tutaj bardzo istotne rzeczy pytasz, rozumiesz? Tutaj pytasz o to, czy wiara, nasza wiara, ta z wyboru płynąca, to oto jestem, jest wiarą samotną, czy z kimś. Rozumiesz? I tutaj pokazuje się z kimś. Wierzymy, to nasze oto jestem. Jest z Abrahamem, jest w jakimś sensie z Lutrem i jest w jakimś sensie także z Chrystusem, który mówi, czemuś mnie opuścił, i jest z matką Jezusa, która mimo wszystko po tych słowach od krzyża nie odchodzi.